Z nami jest Łukasz Winiarczyk. Remisujemy z Górnikiem Polkowice 0 do 0. No właśnie, i teraz rodzi się pytanie, czy to jest dla nas dobry wynik, czy jednak czujemy spory niedosyt po dzisiejszym spotkaniu? Jakby spojrzeć na cały mecz, wydaje mi się, że gdzieś to jest w miarę dobry wynik, tym bardziej, że gdzieś tam oni są za nami w tabeli, gdzieś tam ten dystans utrzymujemy. Na pewno szkoda, bo gdzieś tam swoje okazje mieliśmy, aczkolwiek w drugiej połowie Górnik dosyć znacznie przejął inicjatywę i też sobie tę sytuację stwarzał. Dlatego wydaje mi się, że remis, szanujemy ten punkt. Tak. Rozumiem. W pierwszej połowie dosyć często próbowaliśmy ataków bocznymi strefami boiska. Wykorzystywaliśmy to miejsce, które tam się pojawiało. Ty też dwukrotnie bardzo groźnie centrowałaś piłkę w pole karne. Czy to był nasz pomysł na to spotkanie? Tak, wiedzieliśmy, że będzie więcej miejsca w bocznych sektorach. Tam staraliśmy się grać. No, sytuację stwarzaliśmy, no niestety nie udało się nic strzelić. A jak myślisz, z czego wynika ta pewna niemoc nasza w grze ofensywnej? Bo jednak o ile w defensywie spisujemy się bardzo dobrze w wielu spotkaniach, o tyle czasami mam wrażenie, że mamy problemy z kreowaniem sytuacji. Nie wiem, czy się zgodzisz. Nie wiem, gdzieś to może też wynika, że nie mamy aż tylu sytuacji, ponieważ gdzieś tak skupiamy się bardziej na obronie i może przez to nie stwarzamy sobie aż tylu sytuacji, aczkolwiek myślę, że to przyjdzie i zaczniemy strzelać tych bramek więcej. Te ostatnie dwie wyższe porażki jednak z bardzo silnymi zespołami w jakiś sposób wpłynęły na wasz sposób przygotowania się do tego meczu? Czy miały wpływ na wasze samopoczucie przed tym meczem? Wydaje mi się, że no nie miały. No każda porażka, wiadomo, każdy mecz chcemy wygrać. Gdzieś tam z Lechem zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest bardzo mocny przeciwnik. Chcieliśmy nas robić niespodzianek, niestety się nie udało. Z Widzewem mecz też z gry to wyglądało dosyć dobrze, natomiast wynik był 4-0 i tutaj na pewno nie było to dobre. Na pewno cieszy, że dzisiaj zagraliśmy na 0 po tak wielu straconych bramkach, prawda? No i teraz tylko musimy poprawić skuteczność i myślę, że będzie dobrze. Oczywiście, to jeszcze tak na koniec zapytam, czy ta przerwa półtora tygodniowa teraz prawdopodobnie, bo mecz z Odrą Opole będzie przełożony, może dobrze wpłynąć na nasz zespół, bo jednak te ostatnie wyjazdy, też natłok tych spotkań, no jednak był dość spory i możecie pewnie czuć już pewne zmęczenie. To się okaże. Na pewno gdzieś tych meczy teraz było dosyć sporo. Mogło to mieć jakiś wpływ na zmęczenie, no ale rywale też grali w Pucharze Polski i tutaj jakby nie szukam żadnych usprawiedliwień ani takich rzeczy. Będziemy musieli się dobrze przygotować, mamy troszkę więcej czasu i na pewno będziemy chcieli pojechać do Nowego Sącza i wygrać. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.